Energetyka i gospodarka obiegu zamkniętego. Wyzwania dla energetyki konwencjonalnej, wyzwania dla OZE. To temat naszej debaty, to temat debaty Rzeczpospolitej. Na omówienie tego tematu poświęcimy najbliższych kilkadziesiąt minut, a jest o czym rozmawiać. Nie wiem, czy Państwo pamiętają sprzed chyba jeszcze kilkunastu lat obrazy takich potężnych hałd, odpadów, no, zarówno kopalnianych, ale również jeżeli chodzi o energetykę. Czasami wyglądało to po prostu strasznie, gdyż na przykład te hałdy, z nich się coś po prostu wydobywało. Jakieś opary, jakieś toksyczne substancje. Czy energetyka zarówno w swoim wymiarze konwencjonalnym wdrożyła przynajmniej elementy i w jakiej skali elementy gospodarki obiegu zamkniętego? No i podobne pytanie dotyczy OZE. Czy to jest tak, że te wszystkie urządzenia służące wytwarzaniu zielonej energii, z obecności tych urządzeń oczywiście się cieszymy, to są turbiny wiatrowe, fotowoltaika, tak bardzo rozpowszechniające się w tej chwili w Polsce, czy za kilkadziesiąt lat, kiedy będą już zużyte, kiedy będą no, po prostu przechodziły swoją śmierć techniczną, czy nie staną się kłopotliwym odpadem? Czy myślimy o tym, żeby włączyć również urządzenia wytwarzające teraz zieloną energię do gospodarki obiegu zamkniętego? To są główne wątki naszej dyskusji. Zapraszam Państwa do śledzenia naszej rozmowy, a gości mamy dzisiaj znakomitych ekspertów, również przedstawiciela rządu. Jest z nami pan Krzysztof Galos, podsekretarz stanu, główny geolog kraju, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest z nami pani doktor habilitowana Marta Pogrzeba, dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, sekretarz naukowy JETU. Witam, Marta. Witam i profesor Instytutu. Dziękuję za zaproszenie i też wspomnę, że jesteśmy jednostką, która działa pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Znakomicie. Jest z nami pani profesor Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Witam panie profesor. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest z nami pan Piotr Geppert, ekspert pracodawców RP. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, przyłączam się do podziękowań. Jest z nami pan doktor Grzegorz Maśloch, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest z nami pan Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, czyli pozwolę sobie określić popularnego PSEF. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Jest z nami również pan Jan Ruszkowski, ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu, koordynator Rady do Spraw Czystego Powietrza, Konfederacja Lewiatan. Witam. Dzień dobry, dziękuję również za zaproszenie. Przedstawiłem chyba wszystkich, czy nie daj Boże o kimś zapomniałem? Nie, wszyscy. Dobrze, to zaczynamy rozmawiać. Panie ministrze, no naturalnie, że do pana pierwsze pytanie. Czy Polska się wyswobodziła z tego obrazu, zdegradowanego krajobrazu, między innymi z powodu odpadów, najróżniejszych odpadów pochodzących z energetyki konwencjonalnej, najróżniejsze pozostałości po spalaniu, no przede wszystkim węgla składowane w pewnym sensie byle jak, stanowiące duże zagrożenie dla środowiska. Czy mamy to jakoś za sobą? Znaczy, powiedziałbym tak, bo najpierw dobrze byłoby zarysować pewien obraz, jak chodzi o te odpady. Mówimy o grupie odpadów przemysłowych. Pewnie Polak typowy nie ma do końca świadomości, jak duża skala tego problemu i tego zagadnienia jest. To są ilości rzędu nawet do 100 milionów ton rocznie w chwili obecnej. To są oczywiście przede wszystkim odpady z górnictwa i przeróbki kopalin, zwłaszcza rud miedzi i węgla kamiennego. Natomiast drugą bardzo ważną grupą jest grupa tak zwanych odpadów energetycznych. To jest średnio około 20 milionów ton rocznie. To są bardzo rozmaite odpady i jakby
spróbować bardzo wstępnie odpowiedzieć na pana pytanie, to można powiedzieć w sposób oczywiście ostrożny tak, że akurat ta grupa odpadów przemysłowych jest jakby pewnym najlepszym przykładem przemian, które następowały i następują. I to do tego stopnia, oczywiście przy odpowiednich, przy określonych warunkach, które muszą być spełnione, że no, coraz bardziej nabierają one charakteru nie odpadów, tylko ubocznych produktów spalania. I takie pojęcie też się pojawia. Oczywiście to jest uwarunkowane tym, czy te odpady znajdują swoje gospodarcze zastosowanie. Myślę, że tu panie profesor, zwłaszcza na ten temat, dużo więcej będą w stanie powiedzieć. Ja tylko zasygnalizuję, że niewątpliwie takie obszary jak przemysł cementowy, czy jak no, wykorzystanie do celów rekultywacyjnych, do celów budowy nasypów drogowych, to są te obszary, gdzie niektóre z tych odpadów energetycznych znajdują swoje zastosowanie. I to coraz bardziej rosnącym wymiarze. Oczywiście branża się zmienia, energetyka się zmienia. Do lat 90. tym podstawowymi rodzajami odpadów energetycznych z energetyki węglowej, no to były albo mieszanki żużlowo-popiołowe, albo same żużle, albo popioły lotne osobno pozyskiwane. Od lat 90. pojawiły się ważne inne rodzaje tych odpadów, siarczanowe, z odsiarczania spalin. To są przede wszystkim gipsy syntetyczne, ale to są też odpady siarczanowe z kotłów fluidalnych. To jest jakby taka druga bardzo ważna grupa. Jak na to spojrzymy, to można wręcz powiedzieć, i tu pewnie te wątki dalej będziemy rozwijać, że na przykład przemysł cementowy w dużym stopniu stał się uzależniony od tych materiałów. I trudno jemu sobie, albo przemysł, na przykład przemysł gipsowych materiałów budowlanych. Oni bazują w dużej mierze właśnie na tych materiałach, które mają status odpadów, ale które, co może warto też nadmienić, w zeszłym roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalenia paliw. Ja to czytam w ten sposób, że to było działanie, które wymagało wielu lat pewnej debaty, pewne przedstawianie argumentów i które w końcu umożliwiło, pokazało nam ścieżkę, w jaki sposób te niektóre grupy odpadów, oczywiście nie w całości, nie wszystkie, ale w znacznej części, po spełnieniu określonych warunków, mogą być traktowane jako pełnoprawne materiały do tych różnych zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle materiałów budowlanych. To może na razie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. No, pani profesor, no tutaj pan minister, pani profesor wręcz wywołał do zarysowania tego krajobrazu. No to bardzo proszę, czy potwierdzają państwo tę diagnozę? I może bym poprosił o kwestie tutaj też szczegółów. Jak to jest z tymi właśnie kwestiami odpadów bądź już nie odpadów, jeżeli chodzi o polską energetykę konwencjonalną? Proszę państwa, no z naprawdę ogromną przyjemnością obserwuję, jako że już lat pracy mam za sobą dużo, jak to się diametralnie zmieniło. Kiedyś te odpady, o których pan minister mówił, no to był po prostu dramat. No leżały hałdy materiału, który do niczego się nie nadawał. Co gorsza, odpady z przeróbki węgla potrafią się palić. One no właśnie, powodują to, co pan na samym początku powiedział. Potworne zagrożenie dla środowiska. Nawet nie dlatego, że sam węgiel się pali, ale dlatego, że tam są związki siarki. Tam jest ten piryt, który po spaleniu daje nam związki siarki, daje nam dwutlenek siarki, który po prostu jest trujący dla człowieka. Ale w ciągu no, tych iluś tam 10 lat, między innymi dzięki temu, co się dzieje w jednostkach naukowych, co się dzieje i w Instytucie reprezentowanym przez panią profesor ekologii terenów górniczych, co się dzieje na uczelniach, chociażby na AGH, co się dzieje w instytutach panowskich, tak jak pan profesor tutaj do niedawna był jeszcze dyrektorem.
ogromny postęp technologiczny. W tej chwili praktycznie rzecz biorąc całe uboczne produkty spalania są zagospodarowane. Ba, mało powiedziane, tutaj pan profesor przytoczył liczbę 20 milionów ton rocznie, może trochę mniej. Samych popiołów lotnych w tym jest około 10 milionów ton. I co jest charakterystyczne, te popioły są w 100% zagospodarowane. Ich po prostu brakuje na rynku. Mało tego, jesteśmy eksporterem. To też jest takie kuriozalne wręcz w tym przedziale czasowym, który tych kilkunastu lat. My w poprzednim roku, w 2022, wyeksportowaliśmy 1,5 miliona ton popiołów lotnych do Skandynawii. Proszę sobie wyobrazić, że materiał, który zawsze był uznawany za odpadowy, został wyeksportowany i sprzedany. Dodając do tego koszty transportu, to naprawdę zrobił się bardzo dobry materiał antropogeniczny, czyli już odchodzimy od tej standardowej nazwy, że to są odpady. Mamy materiał antropogeniczny, który ma znakomite zastosowanie w budownictwie, w produkcji materiałów budowlanych. Także to jest ogromna zmiana. No, prowadzimy bardzo dużo prac nad wykorzystaniem tych odpadów, które już są zdeponowane, no chociażby te wszystkie hałdy na Górnym Śląsku, tu pani profesor pewnie o tym powie. Hałdy na Górnym Śląsku, które do niedawna jeszcze się paliły, staramy się je rozbierać, staramy się odzyskiwać materię palną, czyli po prostu węgiel, po to, żeby uniknąć tego zagrożenia ekologicznego, zagrożenia związanego ze spaleniem. No trochę węgla możemy odzyskać, ale uzyskujemy również materiały budowlane. To też taki spektakularny przykład, jak kiedyś kopalnia Silesia, która znajduje się w Czechowicach-Gliwicach, została sprzedana Czechom, to najważniejszym tym dobrem, które Czesi kupili, to były przepalone materiały odpadowe. Bardzo twarde, bardzo dobrze nadające się na kruszywo, a było tego sporo. Po prostu leżała hałda, no, kopalnia Silesia, to jest kopalnia, która ma ponad 100 lat. Leżał ten materiał, pomalutku się palił, jak się wypalił, powstał z tego bardzo dobry materiał materiał budowlany jako kruszywo o bardzo dużej wytrzymałości. Także idziemy w dobrą stronę. Bardzo dziękuję pani profesor. A czy, drogie pani, czy to dotyczy, że tak powiem, każdego rodzaju energetyki konwencjonalnej, którą mamy w Polsce, czyli no przede wszystkim tak wykorzystującą węgiel kamienny, no ale również węgiel brunatny, czy jeżeli chodzi o węgiel brunatny, bo to odniosłem wrażenie, że pani profesor przede wszystkim się odnosiła do przykładu Śląska, natomiast no, czy z brunatnym jest równie dobrze? No więc tu się wypowiem. Moje ponad 20-letnie badania. Wiemy, że na Śląsku mamy zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Wynika to głównie z byłej działalności hutnictwa metali nieżelaznych. No i tu trzeba powiedzieć tak, oprócz tych hałd, które wiadomo krajobraz Śląska już teraz można powiedzieć ubogacają, tak, bo one są też zrekultywowane po części, no to mamy też zanieczyszczenia gleb rolniczych, które również są zanieczyszczone metalami ciężkimi. To wynika głównie z tego, że była wysoka zawartość tych metali, no bo przecież je wydobywano, ale też głównie z tego, że w wyniku spalania w hutnictwie, brak filtrów, te tlenki metali również opadały na powierzchnię gleby i to jest to zanieczyszczenie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na przykład frakcje odpadowe z działalności kopalni węgla brunatnego mogą być wykorzystywane w glebach do stabilizacji metali ciężkich, bo wiadomo, że te metale są w różnych formach biodostępności. Jeżeli mamy hałdę, która jest bardzo silnie zanieczyszczona, ale jednocześnie na przykład i tam mamy procentowe zawartości metali różnych, tak, tam mam, nie powiem, że mamy całą tablicę Mendelejewa, ale tych metali, zwłaszcza tych toksycznych, jest bardzo wiele, ale na przykład już w latach 60. próbowano ocenić, czy można by było rozebrać i od nowa odzyskać te metale, bo wiadomo, że technologia przerobu rud była kiedyś niedoskonała, teraz już mamy inne, ale jednak mimo wszystko okazuje się, że trzeba je tak zostawić. To na przykład na tych hałdach węgiel brunatny wymieszany z powierzchnią hałdy całkowicie blokuje nam mobilność metali, czyli bardzo prostymi sposobami, oczywiście są to procentowe, do maksymalnie 3% wierzchniej warstwy gruntu, dodanie takiej odpadowej frakcji węgla brunatnego całkowicie zmienia nam sytuację, blokuje nam metale, dzięki czemu ten grunt nie jest już tak toksyczny i na przykład możemy taką hałdę zazielenić niskimi odmianami traw polskich, oczywiście też nie wprowadzamy gatunków obcych. Natomiast co jest bardzo ważne, taka demonstracja powstała w mieście Ruda Śląska w projekcie europejskim, gdzie hałda, która była w centrum miasta, została w 100% oddana społeczności. Tam poszła rekultywacja w kierunku również takim rekreacyjnym.
jest tor saneczkowy, jest taka siłownia na otwartym powietrzu, jest miejsce do grillowania, ale co jest również ważne, z wykorzystaniem frakcji odpadowych węgla brunatnego, my jako Instytut zrobiliśmy pierwszą w Europie w zasadzie demonstrację na taką skalę, żeby zablokować te mobilne formy metali ciężkich. I co jeszcze powiem, te trawy również są tak dobrane, żeby nie metale, mimo że one są już zablokowane, wiadomo, że jakaś tam część jest jeszcze trochę mobilna, nie zostały pobierane przez część nadziemną tych traw, w związku z czym ten teren jest kompletnie bezpieczny dla społeczności lokalnej i do użytkowania. Więc to jest też takie uzupełnienie. Ale co jeszcze chcę powiedzieć, bo ja też chcę za chwilę oddać pewną głos panom tutaj, ale to, co pani profesor już też powiedziała, ze spalania z energetyki, nie każdy wie, że popioły lotne mogą być również wykorzystywane do konstruowania tak zwanej sztucznej gleby. Wiadomym jest oczywiście, że żaden rolnik nie pozwoli sobie na to, żeby zebrać wierzchnią warstwę gleby gdzieś tam, na przykład jak budujemy nowe osiedle, żeby ją przewieźć, tak? Więc jest też ważne, żeby w tej gospodarce obiegu zamkniętego, czy też tak jakby cyrkularnym wykorzystaniu terenów, móc tworzyć z materiałów odpadowych tak zwaną sztuczną glebę, która nam będzie imitowała właściwości tej gleby takiej naturalnej, ale jednocześnie nie będziemy nigdzie zubożać środowiska, tylko sami jesteśmy w stanie sobie ją stworzyć. I właśnie popioły lotne ze względu na to, że mają bardzo wysokie pH, jesteśmy w stanie z, na przykład z jakimiś materiałami organicznymi czy materiałami mineralnymi z górnictwa pomieszać ze sobą i stworzyć taką sztuczną glebę, która jest w stanie być wykorzystana, nie wiem, przy rekultywacji pasów dróg czy jakichkolwiek innych działaniach bez konieczności zdejmowania tej wierzchniej warstwy skądinąd. W związku z czym to są też takie bardziej może biologiczne metody, ale też pokazujące, że te materiały kiedyś uznawane za kompletnie niepotrzebne w tej chwili stały się surowcami i bardzo dobrze, bo właśnie w tej gospodarce obiegu zamkniętego przecież mówimy, żebyśmy nadali nowe życie produktom, które kiedyś były uznawane za odpady. I to właśnie próbujemy robić. A właśnie, proszę bardzo. Jeszcze tylko ad vocem. Bo to, żeby nie wyglądało, że ten obraz jest taki... No właśnie, bo chciałem zapytać, czy to jest 100%? Nie jest różowy, ja po prostu powiedziałam Nie, ale to bardzo ten wątek proekologiczny jest bardzo, bardzo ciekawy i mało się o nim mówi, mało się zwraca uwagę. Prędzej temat wykorzystania do materiałów budowlanych. Natomiast żeby to nie wyglądało tak, że wszystko jest już w tym momencie załatwione i nie ma żadnych problemów. Niewątpliwie niektóre elektrownie, w zależności od tego, jaki mają ustawienie, ustawiony proces technologiczny wyłapywania pyłów, żużli i tak dalej, to jednak na przykład Bełchatowa, no tam znaczna część tych odpadów gospodarczo wykorzystana nie jest. Bo to są mieszanki żużlowo-popiołowe o określonej charakterystyce, o wysokiej zawartości wapnia, gdzie to powoduje pewne problemy technologiczne z możliwością wykorzystania tego materiału. Więc nie zawsze tak jest, nie w 100%. Niektóre popioły lotne krzemionkowe z elektrowni węgla kamiennego jest ich wręcz za mało, a innych materiałów niestety nie do końca znajdujemy aż takie zastosowanie. To jest także warto też na to wziąć to pod uwagę i to, co wspominałem o tych siarczanowych materiałach z oczu i też jakby są troszeczkę dwa obrazy, bo jeden obraz to jest taki, że jak mamy instalację odcierczenia metodą mokrą papierną, uzyskujemy czysty gips syntetyczny, na który popyt jest naprawdę ogromny. Świetnie się to rozwinęła ta branża przez ostatnie 30 lat gipsowych materiałów budowlanych, jest ok. Ale jak mamy do czynienia z odsiarczaniem w kotłach fluidalnych, to mamy mieszankę popiołów z siarczanami. Mieszankę, która jest o bardzo zmiennym składzie. Raz trochę więcej, raz trochę mniej. Niestabilna. Ten skład bardzo często jest niestabilny. I dla tych elektrowni, które mają kotły fluidalne, jest pewnym jednak wyzwaniem, żeby zagospodarować te odpady z kotłów fluidalnych. Nie znaczy, że się ich nie zagospodarowuje, ale jest to duże wyzwanie. To tak, żeby nie było tak całkiem różne. Czyli, ale gdybym mógł poprosić Państwa o taką króciutką syntezę tego, o czym mówimy, to te hałdy rosną czy nie rosną? Mówimy o energetyce, bo kopalnie to jakby osobno. Ja myślę, że w tym momencie to jest tak. Są pewne obszary, gdzie hałdy rosną, przykładowo hałdy, nie hałdy, zbiorniki, tak raczej przy Bełchatowie tak jest faktycznie. Ale są inne miejsca, gdzie nie tylko bieżące strumienie tych odpadów energetycznych są zużywane w całości, ale także są brane do tych celów stare hałdy.
Więc sumarycznie mi się wydaje, że jednak więcej w tym momencie jest odpadów, nie mam danych przy sobie dokładnie, ale więcej tych odpadów energetycznych jest gospodarczo wykorzystywanych, niż ich jest na bieżąco generowanych w skali całego kraju. Bardzo dziękuję. Tak, właśnie chciałem się odwołać. Czy to jest pana Piotra Geperta, panie Piotrze, bo no, ważne jest też spojrzenie biznesu na to. No, tak. Czy to jest biznes, tak, tak, tak właściwie? My wszyscy gramy w wysoką stawkę. W grę wchodzi nie tylko dekarbonizacja i zazielenienie polskiej energetyki, ale również dekarbonizacja budownictwa. Jak pan minister wspomniał, nie mówimy już o popiołach, żużlach, o odpadach, mówimy o UPS-ach, UPW. Czyli mamy już uboczne produkty wydobycia, uboczne produkty spalania. Jest to temat, który również jest rozwiązywany na poziomie unijnym. Według szacunków unijnych w Europie mamy 700 milionów ton antropogenicznych UPS-ów, UPW. Z tego 150 jest spalania węgla. Rocznie produkujemy w Polsce około 20 milionów ton UPS-ów. Chcieliby, a szacuje się, że na hałdach zalega około 300 milionów ton. Jest to duże wyzwanie, także z punktu widzenia budownictwa, budownictwa drogowego i nie tylko, budownictwa strukturalnego. Problemem są, że one mają status odpadów, nie produktów. Musimy zgubić po drodze. Zresztą to nie tylko jest problem UPS-u, później może będziemy mieli okazję porozmawiać na temat RDF-ów, które tak. też mogą być surowcem, tak. ale mają status odpadu. Tak. Więc jednym z biznes oczekuje na pewne regulacje również od strony rządu, związane chociażby z nadaniem finansowym UPS-om statutu produktów priorytetowych w inwestycjach finansowanych środków publicznych. To otworzy duży rynek dla branży budowlanej, dla branży wykonawczej, jeżeli one otrzymają tego typu statut. Oczywiście z takimi rygorami, z rygorami związanymi z RIC-em, ale tak jak powiedziałem, to nie jest tylko to nie gramy tylko o polską energetykę, gramy również do dekarbonizacji polskiego budownictwa. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. A teraz chciałem się zwrócić do pana doktora Maślocha, bo jeszcze jest tutaj no co najmniej jeden, nazwijmy to, gracz oprócz właśnie z biznesu, oprócz naukowców, oprócz no, tych kwestii związanych no, po prostu z ochroną klimatu, ze kwestiami środowiskowymi, no to są samorządy. Jak samorządy na ten cały proces po prostu patrzą, pana zdaniem? No to może, to jest problem oczywiście złożony, bo gminy, które odpowiadają głównie za gospodarkę odpadami, no każda gmina jest inna i każda ma swoje problemy. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na co też tutaj już padło poniekąd, natomiast chciałbym zwrócić i podkreślić może uwagę, że no ważne jest, jakich my słów używamy i ta semantyka jest bardzo szalenie ważna. I jeżeli my mówimy o odpadach, no to de facto może to nie jest ważne w gronie ekspertów, prawda? Natomiast jeżeli my idziemy do społeczeństwa, a bez tego się transformacja na pewno nie uda, jeżeli społeczeństwo zostanie zaangażowane na każdym etapie i my stawiamy, że on ma do czynienia z odpadem, no to de facto ten przekaz jest bardzo negatywny i w zasadzie no, traktujemy, że mamy coś, co jest nikomu niepotrzebne, prawda? Jeżeli my uświadomimy sobie, że nie mamy do czynienia z odpadem, a z produktem, prawda, czy też z surowcem, zasobem, który możemy w jakiś inny sposób zagospodarować, no to po pierwsze my stawiamy się w innym miejscu w negocjacjach. Dwa, my też otwieramy różne horyzonty i sposób myślenia, nie wiem, rolnika, przedsiębiorcy, który no de facto inaczej podchodzi do produktu surowca niż do odpadów, prawda, z którymi no niepotrzebnie, najlepiej ktoś niech to zabierze i się po prostu najlepiej pozbyć w jak najszybszym okresie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o samorządy, no to na pewno główny problem to odpady komunalne, prawda? I mówiąc o gospodarce obiegu zamkniętym, no musimy mieć na uwadze, że ten system gospodarki odpadami komunalnymi no nie jest w Polsce systemem szczelnym. Według różnych szacunków no to te około 50 kilogramów gospodarstw komunalnych, odpadów komunalnych na gospodarstwo gdzieś tam nam ucieka. No wiadomo, gdzie ucieka, albo złośliwi twierdzą, że mamy dwie frakcje
segregacji odpadów, te, co się segreguje w dzień i te, prawda, które się palą w nocy, prawda? No i część ląduje w lasach i to jest główne wyzwanie. Wystarczy przejrzeć budżety praktycznie wszystkich dużych miast, większych gmin w Polsce, no, które de facto zakładają walkę z dzikimi, nielegalnymi wysypiskami. Te kilkanaście milionów zawsze w każdym budżecie z góry zapisują, że ten problem jest, tak? No tutaj to też jest niesamowite, bo proszę zauważyć, że wszystkie gospodarstwa domowe są w systemie, prawda? I de facto płacą za odbiór odpadów komunalnych, no, co wskazuje, że ten system, no, nie jest zbyt szczelny na dzień dzisiejszy cały czas. No właśnie, bo tutaj pan doktor dotknął, wracając tak na kwestię do kwestii związanych z energetyką, to dotknął pan bardzo ważnej sprawy, jak mi się wydaje. Mówimy tak troszeczkę intuicyjnie, czuję, o podmiotach dużych, tak? O dużych firmach energetycznych, elektrowniach, Bełchatowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy równie dobry, optymistyczny obraz dotyczy podmiotów mniejszych, no, żeby ciepłowni na węgiel, no, żeby nie powiedzieć gospodarstw domowych, aż się boję o to pytać, co się dzieje tam z odpadami, nieodpadami związanymi ze spalaniem węgla. Ale tutaj przede wszystkim się zwracam do pani profesor. Czy tutaj istnieje jakiś obraz, jak to wygląda wśród tych mniejszych podmiotów? To znaczy, chciałabym się tu skierować w stronę może nawet nie węgla kamiennego, ale innego wsadu, który jesteśmy w obowiązku wykorzystać, czyli biomasy. Cementownie w Polsce w zeszłym roku wykorzystały około 7 miliardów ton biomasy, milionów, przepraszam, ton biomasy, z czego 4 miliony ton to była biomasa, która przypłynęła, tak? W związku z czym mamy cały czas w Polsce problem z inwentaryzacją, bo przecież, no, nie czarujmy się, my naprawdę tę frakcję bio, która zarówno może być wykorzystywana, i tu mówię też o biogazowniach, bo to też jest kolejny problem, ale może być wykorzystywana do spalania, czy też później też do produkcji biogazu. My w ogóle dalej nie mamy tego zdiagnozowanego. Tu jeszcze się, zanim jeszcze wrócę do tego, odniosę się do tego, co pan powiedział. Bardzo dużym problemem w tych odpadach komunalnych jest frakcja również bio. My dokładnie musimy sobie zdać z tego sprawę, że do 35 roku my musimy wykazać 65% wykorzystania tych odpadów, czyli po prostu ponownego wykorzystania. W związku z czym w tej chwili gminy, ponieważ, no, jestem na świeżo, ponieważ Instytut w tej chwili planuje plan gospodarki odpadami województwa całego śląskiego do 28 roku i dokładnie widzimy, jaki jest problem tego, że gminy naprawdę boją się, że za chwilę będą ogromne kary za brak oceny, ile tej frakcji bio jest, i już w tej chwili mamy podpisane pierwsze umowy prywatnych podmiotów, czyli tych wszystkich, którzy zajmują się gospodarką odpadami, że chcą wiedzieć naprawdę, ile tej frakcji bio jest i żeby ona była później z tego strumienia wydzielona i zagospodarowana. To jest też bardzo ważna rzecz, o której się nie mówi, albo też, no, mówi się i co jest. Natomiast my musimy naprawdę zwiększyć ilość tych odpadów wykorzystywanych i co jest również bardzo ważne, przekierować, tak jak powiedziałam, zinwentaryzować, żeby nie było sytuacji takiej, że na przykład biomasa przypływa do nas z Indonezji, skąd inąd, bo nie jest to nam potrzebne. My mamy w Polsce na tyle własnej biomasy, że jeżeli zrobimy dobry system inwentaryzacji tej biomasy, to jesteśmy w stanie sobie te 7 milionów ton sami wykorzystać, tak? A nie na takiej zasadzie, że będziemy tylko, no, przykład Parku Śląskiego, tak? No, na granicy, w zasadzie w granicach miasta Chorzowa śmieją się, że ta ilość biomasy, już mają tak podniesiony poziom terenu, bo kompostują sami, że za chwilę dołożymy jeszcze z kolejny metr, no bo gdzieś tą glebę z przedkompostowanych odpadów biologicznych muszą wykorzystywać, no, czyli po prostu rozplantowują ją po terenie. Więc naprawdę ta biomasa stanowi, a zresztą, no, Komisja Europejska mówi wprost, my musimy zwiększać udział tej biomasy w odnawialnych źródłach energii, a robimy to w niewielkiej ilości, ponieważ, no, nie mamy systemu inwentaryzacji, który dałby nam możliwość lepszego wykorzystania tej biomasy, którą sami produkujemy. Bardzo proszę, panie ministrze. Tak, pani profesor troszkę poszła w kierunku biomasy. Ja do tego też jeszcze chciałbym za chwilę coś dodać, ale w innym aspekcie. Natomiast
bardziej zbliżając się do tego, co pan redaktor pytał, no to popatrzmy sobie na taką rzecz, ile wciąż spalamy węgla w gospodarstwach domowych, prawda? Czy w jakichś niewielkich instalacjach, nie wiem, tam szklarniach i tym podobnych rzeczach. Sprawa zupełnie rozproszona. To są wciąż ilości rzędu tam 10 bodajże czy 12 milionów ton rocznie. Chyba około 10 milionów ton. Jak popatrzymy, ile z tego powstanie popiołów, no musi powstać milion do półtora miliona ton kompletnie rozproszonego materiału, który oczywiście jako ten popiół czy popiół z żużlem później jest wysypywany gdzieś na ścieżki i tak dalej. To jest zupełnie poza kontrolą. Jakie tutaj jest możliwość rozwiązań, jak tu odchodzenia od spalania węgla w gospodarstwach domowych na rzecz innych rozwiązań, jak chodzi o zabezpieczenie w energię cieplną. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, jak już zeszliśmy na tą biomasę, to właśnie to może tu jest kolejny wątek, ale wrócę do dużych firm. No bo duże firmy przecież też komponent biomasowy w swoich elektrowniach czy blokach węglowych też niektóre z nich wykorzystują, żeby mieć te zielone certyfikaty i tak dalej, no to korzystają z biomasy, tak? No i jak to wpływa na same odpady? No właśnie bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, dlatego że przykładowo powoduje to wzrost zawartości potasu w takich odpadach, co z kolei powoduje, że ich przydatność do określonych zastosowań przemysłowych, budowlanych jest ograniczona. Więc niby idziemy w pewne ekologiczne rozwiązania, ale to powoduje nam pewne problemy, jak chodzi o wykorzystanie gospodarcze tych materiałów czasem. No. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, zupełnie sobie nie zdawałem sprawy, że biomasa właśnie palona również współspalana. Ale to, co pan minister powiedział, to tylko po to też głównie, żeby mieć zielony certyfikat, żeby móc po prostu obniżyć koszty, no bo cały czas mówimy o tym obniżeniu kosztów i tu jest, nawet tylko uzupełnić, naprawdę, no przecież mamy to i w Krakowie, i na Śląsku, że ja sama nie jestem orędownikiem absolutnie to, co pan minister powiedział, spalania węgla w gospodarstwach domowych, bo przecież tu mamy kolejny problem w zimie, czyli niska emisja, tak? Gdzie wszelkie problemy zdrowotne, jest udowodnione, że 50% problemów zdrowotnych związanych z układem oddechowym to jest związane właśnie ze spalaniem węgla, tak? No bo przecież i węgla, a to, co tu już któryś z panów powiedział, te wieczorne spalanie, do tego pieca wchodzi wszystko, tak? Owszem, niektóre gminy mają już drony, nie tylko węgiel, tak? No bo wszystko to, co zostanie, plastiki, no ja się zawsze dziwię, że ja potrafię 3-4 worki plastiku przy czteroosobowej rodzinie wystawić co miesiąc, tak? A sąsiad wystawia jeden, tak? Gdzie dokładnie ilość osób w gospodarstwie domowym jest taka sama. Więc no, nie czarujmy się, bardzo dużo mamy już tego plastiku, bo przecież jedzenie kupujemy głównie w jakichś to są nie opakowania, które no, dzięki Bogu w tej chwili będziemy już mogli wykorzystywać, tak jak to jest w krajach Europy, w zasadzie we wszystkich w Europie Zachodniej, że możemy mieć opakowania wielokrotne, dokładnie zużywane. Natomiast ta zwłaszcza w Krakowie, to co powiedziałam, ta niska emisja, brak przewietrzania miast, nam rodzą naprawdę nie tylko, no w lato mamy miejskie wyspy ciepła, bo mamy wysoką temperaturę, a w zimie mamy niską emisję i wszystkie problemy zdrowotne, które się spotkają. W Krakowa muszę zaprotestować, tak? Dlatego że jest bardzo duży postęp, tylko my mamy problem z obważankiem. No jest właśnie, obważanek. Wszystkich gmin dookoła. W samym Krakowie, muszę sam przyznać, bo mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych w Krakowie, system nawet latania dronami, badania, co idzie z komina, to jest bardzo skuteczny sposób. Ale to działa w Krakowie, a już w Skawinie na przykład nie. Drodzy Państwo, to tutaj się zatrzymajmy, jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną i no, przejdźmy do zielonej energii. Prezesa, no, jest z definicji zielona, panie prezesie, tutaj się patrzę na zielona. Pana prezesa Gajowieckiego, żeby też wlał pan w nasze serca dużo otuchy, chodzi mi no, oczywiście o turbiny wiatrowe. Mamy tych turbin sporo, miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej, no też oczywiście mówimy o offshore, tylko no, tak przygotowując się do tej debaty, do naszej rozmowy, no zastanawiałem się, no dobrze, ale te turbiny są po pierwsze no już tak wymieniane w ramach postępu technologii na coraz nowsze, coraz bardziej sprawne, to jest raz, no a dwa, no też po prostu się zestarzeją. I co wówczas z nimi się będzie działo? Czy tutaj również na szczęście mamy do czynienia z gospodarką obiegu zamkniętego?
Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Zanim tu odpowiem, to nawiążę do tej biomasy, bo to rzeczywiście jest technologia uważana w tej nomenklaturze tutaj za technologię odnawialną, ale ona jednak mimo wszystko cechuje się bardzo dużym też efektem ubocznym produkcji CO2, a szczególnie współspalanie nie jest tą technologią pożądaną. Więc to jest rzeczywiście duże wyzwanie i tym ona się różni chociażby od energii z wiatru czy ze słońca, gdzie te technologie są dużo mniej emisyjne z perspektywy samej odnawialności, a o to nam chodzi, żeby jak najmniej tych produktów ubocznych powstawało. My jako branża energetyki wiatrowej, jako cel sobie podjęliśmy to, aby zamknąć obieg gospodarki odpadami. To jest cel. Na razie to nie jest osiągnięte dla tych turbin, które się kręcą i które pracują na ten moment, chociaż zbliżyliśmy się do bardzo wysokiego poziomu. Według ekspertów to jest nawet 85-90%. I to dosyć łatwo policzyć, bo turbina składa się z fundamentu, z wieży, z gondoli z przekładnią, z generatora, systemów sterowania i wirników, tak? No i tutaj po kolei fundamenty beton, wieża stal, generator miedź, krzemionka, stal w wieży. To wszystko bardzo dobrze się przetwarza, plus na dodatek jeszcze na tym można zarobić, tak? Więc to jest można powiedzieć przychodowe. Wyzwaniem są elementy kompozytowe, czyli to głównie wirniki, łopaty. Dwie takie fabryki, podkreślę, mamy do tej pory w Polsce. Jedna dobrze funkcjonująca w zachodniopomorskim w Goleniowie, która produkuje łopaty na ląd. Druga fabryka została ogłoszona w tym roku przez duńską firmę, która będzie produkowała fabryki najnowszej generacji, największe łopaty już na świecie dla morskich farm wiatrowych. I tu jest bardzo dobra informacja, ponieważ dwóch z trzech producentów łopat już określiło system pełnego wykorzystania, pełnego recyklingu łopaty poprzez odpowiednie oddzielenie z kompozytów żywic, ponownego przetwarzania je właśnie do ponownego użycia w fabryce. Nie mamy jeszcze takich zastosowań praktycznych, ponieważ te łopaty jeszcze, można powiedzieć, się nie kręcą w sposób komercyjny na całym świecie. Więc dlatego ten system, tak jak wspomniałem, dzisiaj jest jeszcze wymagający dużej pracy, tak? To jest ten element, który jest dużym wyzwaniem, ponieważ tych turbin w Europie kręci się bardzo dużo, tak? I to my tutaj jakby to liczymy na bazie danych z Wind Europe, tylko do 2025 roku rocznie 300 tysięcy ton łopat jest albo w jakiś sposób wykorzystywane, albo składowane, a od 2005 roku do 2030 roku ta liczba ma nawet dwukrotnie wzrosnąć. I tutaj, nad czym branża pracowała również w ostatnich latach, to wykorzystanie tych kompozytów również w budownictwie, tu szczególnie jeżeli chodzi o produkcję cementu. Są przykłady, gdzie nawet 75% surowców do wytwarzania cementu pochodzi właśnie z tych kompozytów farm wiatrowych, co też naukowcy wskazali na bardzo duże ograniczenie emisyjności CO2 przy produkcji cementu, nawet o 16% spadek. Tutaj tego widzimy CO2 przy użyciu tych komponentów ponownie. Więc takie wyniki badań są. Więc cement, można powiedzieć, jest tym takim elementem głównym, jeżeli chodzi o wykorzystanie dzisiaj. Mówi to 2000 łopat. No drugie to jest to składowanie, które branża jasno i wyraźnie mówi, do 2025 roku nie będziemy tego robić. To jest ostatni rok, kiedy mamy to składować bez wykorzystania tego
ponownie. Będzie to jakby tutaj jest bezwzględnie na poziomie Komisji Europejskiej będą przyjęte dokumenty, które już po 2025 roku będą zakazywały składowania tych opłat. Wiele krajów w różny sposób wykorzystuje ten kompozyt. Chociażby Japończycy bardzo ciekawe pod trakcję szybkiej kolei, tych najszybszych prędkości. I to przez to, że ten kompozyt jest bardzo elastyczny, on powstawał, można powiedzieć, w naszej branży przez wiele lat, był doskonalony. Najpierw budowaliśmy łopaty jeszcze do roku, można powiedzieć, 2000 na poziomie drewnianych po prostu łopat. Tyle, że z czasem one odlatywały, pękały, no tak dobrze się nie nastawiały do wiatru, więc ten kompozyt gdzieś powoli wchodził jako część tego drewna, a potem już zastępował w całości, można powiedzieć, i ostrze, i zewnętrzne elementy z żywicą. No i to powoduje, że jest takim bardzo właśnie giętkim materiałem, dobrze wykorzystywanym przy różnych konstrukcjach. Bardzo fajnym przykładem jest również wykorzystanie zużytych łopat do małej architektury miejskiej. I tutaj mamy takie nawet polskie firmy, które się w tym wyspecjalizowały, przykłady budowania małych przystanków, ławek, leżaków, wręcz nawet takich elementów edukacyjnych. Mostów nawet. Nawet płatki na moście. Też mamy pierwsze w Polsce takie łączące dwa brzegi, nawet do 40-50 metrów wykorzystania właśnie tego materiału. Pierwsza taka fajna taka architektura miejska powstanie w tym roku w Szczecinie. Tu razem z prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem przygotowujemy przy Muzeum Technicznym z dużą właśnie taką dużą ekspozycję takiej architektury łącznie z dużą rzeźbą 12-metrową powstałą też z elementów tych łopat przez znanego rzeźbiarza zrobionego, tak żeby dzieci też edukować na poziomie przed wejściem do muzeum, że tutaj już mamy taki pierwszy element ważny związany z energią odnawialną i to, że staramy się te elementy wykorzystać. Dobre również impulsy tutaj płyną z Polski, z Podlasia. Wiem, że jest szkoła wyższa, która pracuje nad wykorzystaniem łopat do produkcji ekranów dźwiękoszczelnych na autostradach. Więc to widać, że tutaj tych elementów jest sporo. Staramy się włączać te wszystkie inicjatywy właśnie z poziomu uczelni, tak żeby przynajmniej do tego momentu, kiedy te łopaty, które dzisiaj zaczynamy pracować, będą mogły być w pełni kształcane w nowe instalacje. Bardzo dziękuję. Panie ministrze i panie profesor, za chwileczkę, tylko jeszcze nie daliśmy okazji wypowiedzenia się jednemu z gości, pan Jan Ruszkowski. No dobrze, ale tutaj kwestia OZE to nie tylko turbiny wiatrowe, o których mówiliśmy, no tylko mamy, bum mamy na fotowoltaikę, tych urządzeń jest całe mnóstwo montowanych w ostatnich latach. Też ograniczają, czy elementem istotnym, jak się wydaje, dekarbonizacji są pompy ciepła. No dobrze, ale pomyślmy o tym, co będzie za ćwierć wieku, tak? Czy będziemy, że tak powiem, zalani tymi już niedziałającymi panelami fotowoltaicznymi, gdyż one się po prostu zużyją, będą miały swoją śmierć techniczną i będziemy mieli po prostu też miliony pomp ciepła, które ich żywot się po prostu skończy i co z tym zrobić? Ktoś o tym myśli, pana zdaniem, w ogóle? Oczywiście, że myśli się o tym i działa się i nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Mamy przed sobą taką falę. Ta fala już zbiera. Ten przyrosty importu urządzeń fotowoltaiki, pomp ciepła, to już nie jest skala liniowa, to wykładniczo rośnie, szczególnie w takich nienasyconych rynkach jak Polski. I w ślad za tym, za tą falą, przyjdzie kiedyś fala recyklingu tych urządzeń, utylizacji tych urządzeń. Natomiast dużo osób mówi o tym już teraz, demonizuje to jako jakiś wielki problem. Podczas gdy, tak jak Janusz powiedział, to jest raczej wyzwanie. Tutaj należy raczej patrzeć na to jak na wyzwanie i patrzeć na to trochę chłodno, naukowo, biznesowo. Kłopotem jest to, że nie ma technologii idealnej, wiadomo. Ale wydawałoby się, że energetyka jest taką dziedziną, na którą wystarczy patrzeć przez pryzmat fizyki, nauki, zdrowego rozsądku, mechanizmów rynkowych.
A tymczasem niestety ku naszemu nieszczęściu zostało to też połączone z polityką, zostało to upolitycznione i w debacie publicznej energetyka te wszystkie minusy, czy energetyki konwencjonalnej, czy odnawialnej, jest demonizowana i jest zamieszanie w debacie publicznej. Myślę, że również dlatego dzisiejsza debata cieszy się takim zainteresowaniem, bo ten temat jest, budzi emocje. Mówię, że nie należy wyolbrzymiać tego wyzwania, ponieważ ono po pierwsze przyjdzie dopiero za jakiś czas. Te urządzenia energetyki odnawialnej, te, które mamy, te, które najbardziej, nie chcę faworyzować tutaj żadnej technologii, ale te niskoemisyjne, tak jak ja już powiedział, no biomasa jest, też jest technologią, która ma swoje miejsce i natomiast technologia energetyka wiatrowa czy fotowoltaiczna, ta bezemisyjna, charakteryzujące się wysokim kapeksem na początku, a potem ten opeks jest minimalny, więc chcemy, żeby te urządzenia pracowały jak najdłużej. Więc tak naprawdę naturalna śmierć tych urządzeń nastąpi za 20, 25, 30 lat i wtedy dopiero będziemy mieli ten wolumen odpadów. Fotowoltaika jest, jak na to spojrzymy przez pryzmat chemii, to jest tak naprawdę są bardzo proste urządzenia. 90% masy to jest szkło, aluminium, jest tam trochę srebra, miedzi i krzem. Tak naprawdę. Technologia recyklingu jest rozwijana od dosyć dawna. Wyzwaniem tak naprawdę nie jest technologia. Wyzwaniem teraz jest na przykład to, że nie ma jeszcze wystarczającego strumienia tych odpadów, bo on się pojawiłem, tak jak powiedziałem, dopiero za jakiś czas, wystarczającego strumienia, aby zyskać też taką ekonomię skali, żeby to było, żeby ta technologia recyklingu przez swoją skalę stała się bardziej opłacalna, bo my to już potrafimy doskonale robić. Myślę, że pani profesor Tora może nam o tym bardzo dobrze opowiedzieć. Natomiast to jeszcze musi się opłacać oczywiście, to musi się rynkowo opłacać. Tutaj jest miejsce na regulacje, oczywiście tu jest miejsce też na doskonalenie tej technologii, a 10-20 lat dla technologii to jest przecież era, to jest ogromny czas. Ja jestem naprawdę spokojny o to, że tą technologię się udoskonali. Na razie takie przykładowe, wyspecjalizowane w recyklingu paneli fotowoltaicznych instalacje są na przykład we Francji, działają od 2018 roku i one mają powiedzmy przepustowość, nazwijmy to, rzędu 5000 ton rocznie. To jest oczywiście bardzo mało. No, tylko w zeszłym roku na naszym rynku pojawiło się dodatkowych 4 gigawaty fotowoltaiki, to jest 10 milionów paneli. Czyli 130 tysięcy ton, a były takie lata, gdzie to były dużo większe wolumeny, po 200-300 tysięcy ton się pojawiały. I my się z tą falą przyjdziemy, oczywiście przyjdzie nam się zmierzyć, żeby tak jak pan Grzegorz Maśloch nie powiedział, żeby to nie lądowało w lasach, ale na razie nasze prawo traktowało fotowoltaikę, ona była wrzucona do jednej kategorii elektrośmieci razem do kategorii czwartej razem z pralkami i zmywarkami. I można sobie wyobrazić dokładnie taki sam mechanizm, że kiedy po 20 latach czy 30 odbierze od nas, wymienić instalację fotowoltaiczną, to firma, która przyjedzie nam montować nową, odbierze od nas tą starą i ona nie wyląduje w lasach. Wyzwaniem w tej chwili nie jest jeszcze to, że gdzieś będą nam rosły hałdy tej fotowoltaiki, czy też one się będą pojawiały w lasach, bo jeszcze po prostu tego wolumenu nie ma. Wyzwaniem na przykład dla biznesu, dla firm, które sprowadzają sprowadzają panele fotowoltaiczne dla prosumentów, czy sprowadzają je, żeby postawić farmy fotowoltaiczne, jeszcze do zeszłego roku podlegały tym samym prawom, to jest sprzęt elektroniczny, więc podlegały tym samym wymogom uzyskiwania odpowiedniego poziomu odzysku. Jeżeli wprowadzamy 100 tysięcy ton, to tam 65% musiały zapewnić odzysku. A skąd ten strumień wytrzasnąć? Bo były w tej grupie. I to no, ale rzeczywiście... tak jak się doda pralki i wszystko. No właśnie, wtedy ten. No tak, ale oczywiście taki był to, było to robić. To kupujemy nowo. Każdy z nas, jak mu się zepsuje pralka i nie da się jej naprawić, to kupujemy nową pralkę, więc wymieniamy pralkę za pralkę. No nie będziemy mieli 100 tysięcy pralek dodatkowo. Więc na szczęście od
stycznia zeszłego roku, czy też w grudniu, nie wiem, czy pan minister ma tutaj to rozporządzenie do kompletu, bo to było też to jest dosyć świeża sprawa, ale w styczniu zeszłego roku, o czym wielu przedsiębiorców jeszcze nie wie, rozporządzenie ministra klimatu i środowiska wyłączono wreszcie tą fotowoltaikę i zwolniono importerów tych urządzeń, jakby wyłączono fotowoltaikę i potraktowano ją jednak osobno i w tej chwili te strumień, ten poziom odzysku minimalny dla fotowoltaiki to jest bodajże 2%, więc teraz wprowadzający fotowoltaikę na rynek mogą odetchnąć, ale oczywiście trzeba trzymać rękę na pulsie, bo za 10 lat, kiedy rzeczywiście tej fotowoltaiki zacznie się pojawiać tak do recyklingu dużo, no to wtedy rzeczywiście trzeba będzie to rozporządzenie zoptymalizować. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan minister, pani profesor, pan Piotr Gebert. Ja bym próbował tak szerzej troszeczkę na to zagadnienie spojrzeć, to o czym obaj panowie przed chwilą mówili, bo po pierwsze, kiedy te właściwe strumienie tych odpadów się pojawią, tak? I tutaj trzeba to odpowiednio się na to przygotować. Ale trzeba o tym myśleć już, tak? Trzeba prowadzić badania i te ciekawe różne zastosowania, które pan mówił, tych kompozytów z łopat, nawet nie wiedziałem, że to aż tak dużo różnych pomysłów jest na to. Więc to trzeba robić już, bo to natężenie tej ilości tych odpadów to dopiero nastąpi w zależności od tego, o których mówimy, czy o fotowoltaice, czy o dużych wiatrakach, ale za te 10, 15, 20 lat i trzeba się na to przygotować. Druga rzecz to jest taka, i to by się prosiło, oczywiście nie zawsze jest to możliwe, żeby wszystkie te produkty były w jakiś sposób ekoprojektowane. Tak? Czyli żeby już był zamysł na wejściu, zamysł w jaki sposób i jakim zabiegom poszczególne elementy tych instalacji poddawać, żeby właściwy recykling był możliwy. Tu niestety czasem to nie idzie w parze z ekonomią. Tak, i to pytanie, co się bardziej opłaca przedsiębiorcom, czy zaprojektować lepiej, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, GOZ-u i tak dalej, czy jednak pójść troszkę w pewnym sensie na skróty i dzięki temu koszty produkcji będą, zastosowania materiałów konkretnych, koszty produkcji będą niższe. Więc tutaj jest ta kwestia pewnego wyważenia. No i jeszcze jedna rzecz, o której tu tylko chciałbym tak napomknąć, bo przykładowo to nie jest takie proste pod względem technologicznym, żeby sensownie wykorzystać, a zwłaszcza w tym samym kierunku fotowoltaicznym, te ogniwa. Bo zastosować ten materiał do różnych innych recyklingowych zastosowań, to jest jedna sprawa. Ale powtórnie wykorzystać te pierwiastki, które tam są, to jest ogromne wyzwanie w przypadku fotowoltaiki. Nawet nie wiem, czy nie takie, które na razie nie widać tych perspektyw. Może za mało wiem. Natomiast w przypadku energetyki wiatrowej, dla mnie ogromnym wyzwaniem jest zwłaszcza te metale rzadkie, tak? Te magnesy trwałe z zastosowaniem pierwiastków ziem rzadkich. To jest ten element, który jest bardzo ważny, nie w sensie tonażowym, ale w sensie wartościowym, to już absolutnie. I w sensie takiego wąskiego gardła dla rozwoju tej branży, to jeszcze bardziej absolutnie. Bo to jest wąskie gardło dla rozwoju energetyki wiatrowej, magnesy trwałe. No, nic innego. Mam nadzieję, że się pan ze mną zgodzi. Więc tutaj ta sprawa, w jaki sposób podchodzi do tego elementu w przypadku przyszłego recyklingu, to też jest bardzo ważna rzecz i bardzo duże wyzwanie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pani profesor. Więc ja mam kilka wątków, ale najpierw bym chciała wejść może w polemikę, bo kompletnie nie zgadzam się z tym, co powiedział pan prezes odnośnie tego, że oczywiście przy spalaniu mamy większą emisję CO2, natomiast będę mimo wszystko bronić biomasy, ponieważ musimy pamiętać, że żeby biomasa nam urosła, to rośliny nam wybierają CO2, tak? W związku z czym ten bilans ostateczny w momencie pobrania przez rośliny, zbudowania tkanek roślinnych, a później, bo przecież wcale nie musimy mieć spalania, możemy mieć zgazowanie, możemy mieć pirolizę, możemy mieć różne technologie, a wreszcie możemy mieć również biogazownię, gdzie będziemy produkować metan, w związku z czym tu możliwości jest bardzo wiele. Natomiast w związku z czym dlatego nie zgadzam się, bo jak
zrobimy sobie cykl życia produktu, wyprodukowania wiatraków, gdzie również jest emisja CO2 w trakcie produkowania elementów wiatraków. I zrobimy sobie bilans ostateczny wejścia i wyjścia. To się może okazać, że ta biomasa wcale tak źle nie wygląda, nawet jeżeli będziemy mieli zespalanie. Więc zaraz możemy wrócić. Natomiast co jeszcze chcę tutaj... Co jeszcze chcę powiedzieć, proszę Państwa, odnośnie fotowoltaiki, wracając do tych hałd, bo przecież mamy na Śląsku hałdy. Bardzo wiele samorządów myśli o tym, żeby na hałdach pogórniczych, tych, które faktycznie są w miejscach takich, no, może nieatrakcyjnych, tak? Bo jeżeli są w środku miasta, no to wiadomo, że inwestorzy myślą o tym, żeby gdzieś to tam rozebrać, rozplantować i przywrócić i oddać to pod wykup. Natomiast powstają właśnie farmy fotowoltaiczne, tak? W Dolnośląskim, w Śląskim, więc to jest też miejsce. Oczywiście tu trzeba pamiętać, że te miejsca niepokryte, i to też znowu wracam do tych biologicznych aspektów, muszą być gdzieś tam jakimiś niskimi trawami wysiane, żebyśmy nie mieli sytuacji takiej, że przy większym podmuchu wiatru wszystko pyli i mamy efektywność jest zmniejszoną na przykład o 60%, w związku z tym tu trzeba pamiętać. Natomiast co jeszcze chcę powiedzieć, proszę Państwa, ja jestem wielką orędowniczką, ponieważ tu instytut, a w zasadzie no, już teraz od 2 lat nie, ale wcześniej lobbowałam na terenie Śląska, żeby i hałdy, i te pohutnicze, i to pogórnicze, ale również te tereny rolnicze, które nie powinny być wykorzystane do produkcji żywności, no bo są po prostu zanieczyszczone, przekształcić tak zwane rolnictwo nie ekologiczne, a energetyczne, czyli wprowadzać rośliny energetyczne, duże połacie. I znowu ta biomasa, tak? Która, to co powiedziałam, musimy, tam mamy bodajże 7,5% do 35 roku, jeżeli chodzi o ilość biomasy jako wsadu do OZE. I tu jesteśmy w stanie tymi wielkimi plantacjami roślin energetycznych, żebyśmy nie tracili tych terenów, że nawet jeżeli są zanieczyszczone, nie zostawiamy je odłogiem, bo one przyniosą im minus dla gospodarki. Zasiejmy te areały, natomiast tu jest znowu potrzebne to, co kiedyś było robione jeszcze 8 lat temu, dopłaty dla rolników do zakładania plantacji roślin energetycznych. I też się ich, proszę Państwa, nie bójmy. 20 lat prowadzonych badań w instytucie dowiodły, że te rośliny, jak są dobrze przebadane, nie rozmnażają się generatywnie w warunkach klimatu Polski, nie będą roślinami inwazyjnymi, w związku z czym naprawdę te plantacje energetyczne na terenach zdegradowanych, zanieczyszczonych mogą nam pomóc i dobra inwentaryzacja, jaką biomasę w Polsce produkujemy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jedno zdanie tylko poproszę, panie ministrze, bo mamy kolejne zgłoszenie. Tylko właśnie jedno zdanie, że to jest element dyskusji na temat optymalnego miksu energetycznego, zwłaszcza w zakresie OZE w Polsce. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, pan Piotr Geppert. Ja bym chciał trochę odnieść się do entuzjastów OZE i musimy wziąć pod uwagę, że budowa dobrego systemu recyklingowego, efektywnego technicznie, technologicznie, logistycznie, finansowego, wymaga lat. Branża AGD poradziła sobie od wprowadzenia opłat recyklingowych w 2006 roku, w ciągu 10 lat zbudowała dobry system. Pojawiły się panele. Pojawiły się panele, czyli grupa czwarta, i w rekordowym roku 2022 wprowadzono na polski rynek 400 tysięcy ton paneli. Był 65% obowiązek zbierania, był to obowiązek 65% masowy. Co się stało? Systemy zaczęły ginąć pralki z grupy czwartej. Producenci paneli wprowadzający na rynek po prostu wyprowadzili 1/3 pralek systemu. Teraz ten system został doszczelniony, ale lada chwila będziemy mieli problem z pompami cieplnymi, grupa pierwsza. Zaczną ginąć lodówki z systemu. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy ginąć tak właściwie. Wprowadzający musi zapewnić, wprowadzający na rynek musi ponieść opłatę recyklingową i musi zapewnić teoretycznie odbiór produktu po jego zakończonym okresie eksploatacji przez albo organizację tego powołaną, albo przez recyklera. No tak, wszystko się zgadza. Wszystko tak, się zgadza. I teraz jak ginąć podział na grupy. Ale jak to... Dlaczego pralki ginęły? Tak? No właśnie, tak. To jest... Ponieważ trzeba było 65% zapewnić w formie poświadczeń dla wprowadzającego na rynek, 65% masowo odzysku. Paneli. Odzysku. A tymczasem panele były na rynku nienasycone. W związku z tym oni ratowali się certyfikatami z recyklingu pralek. Dlatego pralki ginęły w systemie. Teraz podobne ryzyko, może jeszcze na mniejszą skalę, może to jest pomp ciepła. Pomp ciepła zostały przypisane do pierwszej grupy, czyli do urządzeń podobnie jak lodówki chłodzących. Będą ginęły z kolei lodówki z systemu. W drugą stronę. Więc to nie jest problem, że za 10 lat...
technologii utylizacji. Problem jest tu i teraz, żeby stworzyć spójny, koherentny system, który odpowie na wyzwania najbliższych lat. Mhm. Powiedziałem, 10 lat budowano system recyklingu dla AGD, system kaucyjny dla szkła prowadzony w ubiegłym roku przez ministerstwo. Narzucono termin branży 1 stycznia. Nie zrobimy tego. Branża nie jest w stanie to zrobić w sposób normalny i jest obawa, że tak jak w systemie niemieckim, 1/10 trafi, wycieknie z systemu. W związku z tym nie tylko to nie jest problem realnej utylizacji technologii, ale to jest problem rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią nam bezpieczeństwo systemowe. I to i producenci, i podmioty wprowadzające na rynek muszą sobie z tego zdać sprawę. I również ministerstwo jako organ nadzoru. Po przeciwnym razie będziemy płacili opłaty produktowe, będziemy płacili opłaty recyklingowe. Nie spełnimy tych parametrów recyklingu, które są narzucone przez Unię. Już nie wspomnę, że w przypadku ustawy kaucyjnej prawodawca narzucił branży wyższe parametry niż unijne. Po co? Żeby było, ponieważ zwlekaliśmy z adaptacją tego systemu przez kilka lat, to w związku z tym będziemy teraz narzucali sobie surowsze normy, żeby pokazać, że z tym jesteśmy teraz. Bardziej papiescy. Bardziej papiescy. Niż trzeba. Bardzo dziękuję za wypowiedź, pan Grzegorz Maśle. Tak jest. No, chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że ideą gospodarki obiegu zamkniętego jest dążenie też do minimalizacji strumienia odpadów. Tak. Oczywiście mam tutaj na myśli nie to, żebyśmy zmniejszali inwestycje w OZE, broń Boże, a moje pytanie jest takie, czy to, co robimy, efektywnie wykorzystujemy. I tutaj mam spore obawy i wątpliwości, bo był przykład prosumenta. Czy prosument jest dla polskiego, to na przykład energetycznego, dla samych prosumentów, zwłaszcza ten nowy, taki efektywny i szczęśliwy, to na przykład za pół roku się okaże, jak taryfy dynamiczne się pojawią i zobaczymy, co się stanie, czy ten odpad nie będzie szybciej następował, bo ludzie jednak, no, może niektórzy nie będą tak już entuzjastycznie podchodzili do tych inwestycji. No i tutaj mam też takie... To już się dzieje. Kwestie, które na pewno warto podjąć pod jak najszybszą dyskusję. Budowa energetyki obywatelskiej, której mamy ogromne zaległości. Tak. Mówię tutaj o spółdzielniach, wymyślenie formuły dla miast, prosumenta wirtualnego i tak nowe formy, które mogą się pojawić. Chodzi mi tutaj o to, żeby to, co jest w inwestycjach realizowane, po pierwsze, tak jak w dobrej kuchni, prawda, żeby to energetyka odnawialna powinna być produkowana lokalnie i lokalnie konsumowana, a nie jak to się dzieje, czy ma to sens, czy nie. Ta energia tam po tych sieciach sobie krąży, mamy straty i tak dalej. Nikt się nie zastanawia, czy to jest komuś potrzebne, czy też nie. Mam tutaj nadzieję, że... Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo z wieloma gminami, samorządami współpracujemy. Te opory są duże, natomiast takie dążenie i chęć współuczestniczenia w procesie też po pierwsze inwestycyjnym, ale później też wzięcie na siebie odpowiedzialność za zarządzanie systemem na tym poziomie lokalnym jest coraz większe i mam nadzieję, że te takie pełne współuspołecznienia w takim pozytywnym znaczeniu, prawda, że zarówno samorządy, jak i mieszkańcy, przedsiębiorcy stają się współwłaścicielami systemu, będzie miało miejsce i ta autokonsumpcja na tym poziomie lokalnym, no to jest na pewno może nie lek na całe zło polskiego systemu energetycznego czy gospodarki odpadami, natomiast to jest ta droga, która na pewno w sposób racjonalny i efektywny ten system pozwoli nam zorganizować, a w konsekwencji ta, że tak powiem, ten strumień odpadów też będzie mniejszy za jakiś czas. Bardzo dziękuję. Pan Jan Ruszkowski. Tak, ja bym chciał na chwileczkę jeszcze wrócić do biomasy i zaproponować... No, biomasa tutaj ciśnie. Ja panu redaktorowi z całego serca polecam, żeby w ogóle osobną debatę poświęcić biomasie, bo ona nomen omen rozpala zawsze dyskusję, ponieważ zgadzam się z panią profesor Pogrzebą, że ona ma swoje miejsce. To jest oczywiście emisja CO2, ale to nie jest emisja tego węgla z pokładów kopalnych, tylko z węgla, który przed chwilą był w atmosferze.
więc ona jest takim, powiedzmy, półśrodkiem, ale ona ma i będzie miała swoje miejsce i nie tylko w tym dużym ciepłownictwie, ale również w ogrzewnictwie, bo czeka nas również oprócz fali fotowoltaiki i wiatru, czeka nas też fala renowacji w Polsce i nie zawsze domy poddawane renowacji będzie można tam podłączyć albo gaz, albo pompę ciepła. Biomasa również znajdzie tam... Gaz za chwilę, oczywiście. I biomasa miała pewno swoje poletko. Oczywiście trzeba też wprowadzić normy na mieści dla biomasy. Tego też w Polsce nie ma i bardzo liczymy na Ministerstwo Klimatu, że tutaj to będzie pilnie zrobione. Natomiast także biomasa oczywiście to jest świetny temat. Natomiast pan redaktor, jak przechodził od energetyki konwencjonalnej do OZE, to nie wiem czemu powiedział tylko, że mówimy tylko o offshore. Tymczasem jeszcze onshore, a więc energetyka lądowa. Nie, jak najbardziej. Tak? Może się przejęzyczyłem. Chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to jest też jak dla mnie dosyć symboliczne przejście. Właśnie to, co w jednej energetyce, tej konwencjonalnej, te hałdy, które tutaj analizowaliśmy na poziomie molekularnym, chemicznym, one również w swojej takiej strukturze są również nie tylko dla fotowoltaiki, a więc dla energetyki odnawialnej bardzo dobrym terenem, jak również ile razy jadę na południe z Warszawy i mijam już od tylu lat hałdy koło Bełchatowa, gdzie te wiatraki się kręcą. Od 2011 roku. No więc dokładnie. To jest też wyniesienie i to jest takie symboliczne, powiedziałem, symboliczna transformacja energetyki konwencjonalnej do odnawialnej. Bardzo, bardzo dziękuję za wypowiedź. Drodzy Państwo, zostało nam 20 minut, że tutaj już niewiele mamy czasu, a przynajmniej dwa istotne wątki chciałem poruszyć. Pierwszy wątek to chciałbym panią Barbarę Torę poprosić o analizę sytuacji. Mianowicie, odchodzimy od energetyki węglowej i bardzo dobrze, tak, znamy wszyscy wady. No dobrze, ale co będzie w momencie, kiedy również wraz ze zmniejszaniem się skali energetyki węglowej, energetyki konwencjonalnej w Polsce, również zacznie być coraz mniej tego, co jeszcze niedawno pojmowaliśmy jako odpady, tak? Czyli materiałów na przykład dla budownictwa i wszelkiego innego z użycia. Czy to będzie Pani zdaniem problem? Czy po pierwsze ta skala jest tak duża, że nie będzie problemu, a po drugie mamy hałdy. Zawsze można je rozkopać. Mamy hałdy, to już było tutaj powiedziane, te 300 milionów ton materiału zdeponowanego na hałdach na pewno będzie się nadawało do odzysku i niewykluczone, że właśnie w takim kierunku budownictwa. Proszę Państwa, jeżeli można by tak trochę z mojego pola, bardzo dużo różnych ciekawych prac robimy, między innymi na AGH, właśnie w kwestii wykorzystania tych odpadów z odnawialnych źródeł energii. Tutaj Pan był uprzejmy mówić o wiatrakach. My mamy ciekawe, to zawsze jest taki, a to praca doktorska, a to praca inżynierska, praca magisterska, bardzo ciekawe pomysły młodych ludzi. No między innymi wykorzystanie tych łopat z wiatraków, bo to z łopatami jest największy problem, bo o ile tam ta część elektryczna to jest takie dosyć proste, to są dosyć proste rozwiązania, nie chciałabym niczego ujmować magnesom neodymowym, ale je się daje z powrotem bardzo łatwo odzyskać. Natomiast te łopaty stanowią problem, no bo to one są z kompozytów. Żywica. Zrobiliśmy ciekawe badania na temat zastosowania tych łopat po odpowiednim przygotowaniu, odpowiednim rozdrabnieniu jako zbrojenie rozproszone do betonu. Nie do cementu, do betonu. Daje nam fajne rzeczy, dlatego że ten beton powstały jest dużo lżejszy. No więc już mamy nowy produkt, no może nie nowy, ale... Kolejny materiał. Ale nowy materiał i to rzeczywiście istotnie lżejszy, no więc tu już takie zastosowanie okay. Inne. Podobnie mamy z panelami, no cały czas pracujemy. No, oczywiście docelowo byłoby dobrze odzyskać każdy osobny atom, ale niekoniecznie jest to potrzebne. My możemy, oczywiście po rozebraniu panelu mamy te aluminiowe ramy, to jest trywialne wręcz. Mamy szkło, które jest do recyklingu praktycznie rzecz biorąc znane metodę, no ale mamy również i same ogniwa. Też ciekawe rozwiązania. My to szkło czy razem z ogniwami kruszymy i dodajemy znowu do tego betonu. To taki mój ulubiony ostatnio materiał. Bo tam się daje w beton po prostu. Daje się zrobić wszystko. Ale nie o to chodzi, żeby skarnić, żeby tego nie było widać, tylko robimy takie płyty betonowe, które są błyszczące. To może ktoś z Państwa pamięta lata 70. takie okładziny błyszczące. To wraca.
Jak dodamy do tego odpowiedniego pigmentu, czy to różowego, czy to zielonego, powstaje bardzo ciekawy materiał na okładziny. Błyszczący beton, takie płytki do zastosowań budowlanych. Zastosowanie tego krzemu, który tam jest, nie musimy odzyskać krzemu w postaci czystego krzemu, czystego pierwiastka, 100%, tam wymagane jest 9/10 po to, żeby to się nadawało do paneli. Ale jeżeli ten krzem zastosujemy do żelazokrzemu, to tutaj czystość rzędu 30% zanieczyszczeń jest zupełnie dobra, a materiał jest w 100% dla przemysłu stalowniczego. No więc znowu mamy takie zastosowanie różnych technologii, które w trakcie, jak już dojdziemy do tej ogromnej podaży paneli zużytych w tamtych za te 25 lat, to w międzyczasie robimy różne ciekawe rzeczy z tego. Także to są takie lokalne rozwiązania, powiedziałabym, aczkolwiek bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję pani profesor, pani mistrz. Bo pan się pytał o tą perspektywę, jak się skończy energetyka węglowa, czy się będzie kończyć, no i to przechodzenie na te inne materiały. To ja powiem teraz wreszcie coś, o czym mogę mówić z racji pełnienia swojej funkcji głównego geologa kraju. O co chodzi? Chodzi o przykład gipsu. To jest taki materiał, który 30 lat temu było go zużywane 1 000 000 ton rocznie w Polsce i on pochodził wyłącznie z kopalń. Później nastała wielka era odsiarczania w energetyce węglowej i to wprowadzenie metody mokrej wapiennej spowodowało, że stopniowo pojawiło się na rynku prawie 3,5 do 4 milionów ton gipsu syntetycznego. Te kopalnie gipsu naturalnego, one przetrwały, one wciąż na tym poziomie 1 000 000 ton prowadzą produkcję, natomiast łączny rynek surowców gipsowych się zrobił 5 razy większy. Dzięki rozbudowie płyt gipsowo-kartonowych produkcji, spoiw gipsowych, stosowania tego w cementach itd. itd. I teraz dochodzimy do sytuacji dosyć paradoksalnej. Mianowicie za kilka lat, czy w perspektywie tych 10, 12, 15, góra 15 lat, znikną te elektrownie z blokami węglowymi, z instalacjami odsiarczania, gdzie uzyskujemy gips syntetyczny i te 4 miliony ton gipsu, które branża potrzebuje do produkcji tych wyrobów budowlanych, no stopniowo zacznie znikać. Pytanie, co w zamian? Też trudno mi sobie wyobrazić, że jest szansa na to, żeby rozwijać produkcję czy eksploatację gipsu naturalnego w takiej skali. Też nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Są oczywiście takie rzeczy i takie historie, jak deponowanie gipsu syntetycznego dla przyszłych pokoleń. Ono w Polsce ma bardzo nie to tylko właściwie w Bełchatowie są większe nagromadzenia, a tak to w Polsce ten gips syntetyczny jest zużywany na bieżąco. Na bieżąco, dla potrzeb. Jest większe nagromadzenia są w Niemczech. Kto wie, czy my z Niemiec, z perspektywicznych tego gipsu 15 lat nie będziemy gipsu syntetycznego z ich złóż antropogenicznych tego gipsu importować. No kto wie, no, ale to są takie paradoksalne rzeczy, które tak, z jednej strony coś, co jest bardzo dobrą praktyką, bardzo dobrym przykładem, spowodowało rozwój pewnej branży, na przykład gipsowych materiałów budowlanych. A teraz ta branża zacznie się w związku z dekarbonizacją gospodarki zacznie się spotykać z ogromnym problemem tego, skąd wziąć surowiec. No właśnie, no i to jest ten paradoks. A czy ten paradoks dotyczy również jakichś innych sektorów, oprócz sektora gipsowego? To znaczy, no ja właśnie chcę tylko powiedzieć odnośnie, bo tu pan minister powiedział o Niemcach, odnośnie, że będziemy od nich brali. Natomiast ja chcę powiedzieć właśnie znowu, wracając do tej biomasy, w Polsce 300 biogazowni, w Niemczech 9,5 tysiąca. Dlaczego, dlaczego nie mamy problemu z zielenią na Pomorzu? Tak? Bo tam w zasadzie wszystko to, co zielone jest produkowane, czy z rolniczych jakichś pozostałości produkcji, czy z parków miejskich i tak dalej, wszystko jest na pniu wywożone do Niemiec. No bo przecież oni muszą gdzieś ten surowiec do tych biogazowni mieć, a ponieważ wybudowali sobie zbyt dużą ilość biogazowni, źle to przekalkulowali, my mamy za małą, a oni mają za dużą. W związku z czym w tej chwili jakby się okazało, że Polska pójdzie w stronę, bo wiadomo, że biogazowni musimy budować, no to się za chwilę okaże, że Polska zamknie swój rynek całkowicie i będzie, to co powiedziałam, inwentaryzacja tej biomasy w drugą stronę. Natomiast ja uważam, że to co pan minister powiedział jest kluczowe.
Nie chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie zwalczali, bo każdy broni swojej działki. Tu chodzi o dywersyfikację, logiczną dywersyfikację na potrzeby naszego kraju, opartą o potrzeby, ale również opartą o możliwości pozyskania produktu, żebyśmy też nie musieli sprowadzać go skądś, tylko żebyśmy na bazie tego, co mamy w kraju, mogli to racjonalnie zrobić, żebyśmy mieli energię słońca, wody, wiatru. Wiadomo, że wody troszeczkę może mniej, ale kto powiedział, że na Bałtyku nie będziemy mieli tych powierzchni nowych jakichś dopływających, gdzie to już gdzieś na oceanach jest robione, w Europie czy w Stanach, wszystko jest do pogody. Natomiast naprawdę racjonalne wykorzystanie energii słońca, wody, wiatru, uważam, że wszystko jest do pogodzenia, a zwłaszcza jeszcze to, co powiedziałam, wydzielenie tych bioodpadów, zasilanie, stworzenie nowych biogazowni, udoskonalenie kompostowni, zbudowanie nowych. Przykład w województwie śląskim, w tej chwili wiemy już naprawdę, że do 28 roku musi powstać 17 nowych kompostowni. Te stare, które są, muszą być zmodernizowane i 15 biogazowni. W związku z czym już te ilości przetwarzania odpadów, tym bardziej to, co powiedziałam, i tu nawiążę do tego, co powiedział pan, że te strumienie muszą być wykorzystane, bo 35 rok jest już naprawdę bardzo blisko i te 65% wykorzystania odpadów produkowanych naprawdę nas za chwilę dogoni i będą płakać gminy, bo będą musiały płacić ogromne pieniądze. A gminy, przecież to są pieniądze, my, obywatele, będziemy za to płacić i cały czas przecież widzimy z roku na rok cena za odpady, czy te, powiedzmy sobie, niemieszane i zmieszane, cały czas rośnie, w związku z czym i tak czy siak obywatel za to zapłaci. Bardzo dziękuję pani profesor. Drodzy państwo, mamy 11 minut, zostało nam 11 minut, dlatego też proponuję, żeby ostatnia część naszej dyskusji polegała na tym, że ja zaraz wszystkich państwa, tylko proszę o krótkie wypowiedzi, poprosił o wypowiedź, no czego po zarysowaniu tej panoramy, o której mówiliśmy przez prawie ostatnie półtorej godziny, jakie by państwo mieli, może nie postulaty, bo to jest może zbyt, ale taki no, rodzaj oczekiwań, co jest z państwa punktu widzenia najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestie właśnie poczynań administracji rządowej. Na koniec. A pan minister się odniesie na sam koniec. Taki proponuję porządek i proszę tutaj o zabranie głosu. Zaczniemy od pana prezesa Gajowieckiego. Bardzo proszę, co z pana punktu widzenia w tej tematyce, o której mówimy, jest najbardziej istotne? Na pewno to dążenie całej energetyki do tego obiegu zamkniętego, jeżeli to się nie da, to wykorzystanie tych dobrych przykładów, właśnie tych hałd. Czy widzimy dzisiaj kolejne projekty, które są na papierze, można powiedzieć, z Wielkopolski, z PAK-u. To jakby się dzieje dzisiaj i to jest właściwy kierunek, więc tutaj na pewno administracja powinna w te elementy również być wdrożona, ale ważne jest to, co się dzieje z poziomu Komisji Europejskiej, moim zdaniem. Czyli wszelkiego rodzaju dokumenty, które wspierają tutaj też przemysł tutaj na miejscu w Unii Europejskiej, czyli Net Zero Industry Acts. Teraz niedawno weszła w życie również Europejska Karta Wiatru i to są dokumenty, które mają na celu za wszelką cenę wykorzystać w pełni przemysł Unii Europejskiej do tego, żeby powstawała ta energetyka tutaj na miejscu, a tym samym w pełni zabezpieczyć się od różnego rodzaju przerwanych łańcuchów dostaw w przypadku wojny, bezpieczeństwa energetycznego, bo to wiele wątków w to wchodzi. I my jako energetyka wiatrowa bardzo poważnie traktujemy ten element, to jako jeden z największych przemysłów, tak, w Europie. Wiadomo, że uczestniczyliśmy w tworzeniu tych dokumentów na poziomie Komisji, dzisiaj Parlamentu Europejskiego, bo te dokumenty dalej są, szczególnie jako ten Net Zero Industry Act, jeszcze w procesie. Bardzo ważna będzie ich implementacja. Odpowiednie zastosowanie wszelkiego rodzaju platform, funduszy, które tam są wpisane wprost, do przełożenia je tutaj na jednostki, departamenty w naszym rządzie, tak aby wzmacniać właśnie ten łańcuch dostaw, któremu ostatecznie będzie również zależeć, aby być w pełni odnawialny. Przepraszam, ale jakoś nie mam takiego poczucia, jeżeli się skądś ściąga instalację, czy ktoś o tym myśli ostatecznie, co się z nią stanie, tak? To już jest problem w danym miejscu, w danym kraju, w danej Europie.
A w tym momencie, jeżeli my sami konstruujemy, i to dobrze pokazuje właśnie element turbin wiatrowych, jeżeli jesteśmy gospodarzem tego produktu od 40 lat już prawie, to myślimy ostatecznie, co będzie po demontażu, i dzisiaj myślimy o nowych instalacjach w repoweringu, i to już się dzieje w Europie na dużą skalę, tak jak tutaj przytaczałem liczby. I to jest właściwy kierunek, moim zdaniem, który wybrała Unia Europejska dzisiaj. My musimy jako kraj wpisać się z konkretnymi tutaj ustawami, rozporządzeniami w ten przemysł. Bardzo cieszy mnie, że od razu po objęcia Ministerstwa Klimatu właśnie funkcji rząd pojechał do Brukseli i podpisał się pod Europejską Kartą Rozwoju Energetyki Wiatrowej, która między innymi zakłada tak zwane aukcje jakościowe, które będą wdrażane już w najbliższych okresach i będą, nie tylko będziemy konkurować ceną na przykład z Chińczykami, tylko będziemy jakością, śladem węglowym, a przede wszystkim jakością i cyberbezpieczeństwem, innymi elementami, które no, są tak bardzo ważne w dzisiejszym czasie. I my tu jako branża jesteśmy też gotowi właśnie w takich aukcjach uczestniczyć. Panie prezesie, poproszę o puentę, gdyż no naprawdę czas nam się kurczy. I ostatnie zdanie to było tutaj to ad vocem do pani profesor, bo ja to tak naprawdę z dużą chęcią. Mój tata też był profesorem i wiele takich dyskusji uwielbiałem toczyć, jak jeszcze żył z nim. To jakby zawsze mnie też odpowiednio nakręcało w tym elemencie biznesowym, jakby braliśmy pod uwagę. I wiem, że zawsze liczby to jest coś takiego, które... To jest najłatwiejsze jakby do zastosowania. I tutaj energetykę wiatrową przede wszystkim dzisiaj, jeżeli chodzi o inne technologie, nie mówię, że te inne technologie nie są potrzebne, bo o tym rozmawialiśmy, jakby one wszystkie się muszą w odpowiednim miksie rozwijać, ale my dzisiaj mówimy o technologii z perspektywy energetyki wiatrowej, która w ciągu 3 miesięcy swojej produkcji zwraca całe CO2, które było potrzebne do jej wyprodukowania. Nie ma żadnej innej takiej technologii, która by w ciągu 3 miesięcy zwróciła się w swoim cyklu. I to jest jakby taki atut, który mamy, oprócz tego, że produkujemy w dobrym profilu, czyli w takim, w którym jesteśmy, można powiedzieć, wykorzystywani przez większość okresu tutaj dla naszego regionu w Polsce. I oprócz tego no, staramy się w jakiś sposób taki odpowiedzialny, wydaje mi się, biznesowo podchodzić do tych tematów gospodarki odpadami. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Tutaj się musimy zatrzymać. Bardzo proszę o zarys tutaj, no właśnie, tych oczekiwań. Pan Jan Brzuszkowski. Ja bym te życzenia, nazwijmy to, sprowadził do tego, aby odpolitycznić tę energetykę. Odpolitycznienie energetyki będzie tutaj kluczem, ponieważ o sukcesie dekarbonizacji tak naprawdę energetyki zadecydują wszystkie sektory. Sektor publiczny, biznes i społeczeństwo. I jedynym sposobem, żeby to się udało, jest dobry dialog pomiędzy tymi 3 sektorami. I ja myślę, że najważniejszą puentą, jaką chciałbym ze strony Konfederacji Lewiatan tutaj przekazać, to jest apel o dialog, bo ten dialog bywa lepszy i gorszy, ale są przykłady bardzo dobrego dialogu. No świetnym przykładem było na przykład to, że wyłączono jednak fotowoltaikę jako odrębną kategorię zużytego sprzętu elektrycznego. To jest świetny przykład. Ale są też przykłady takie, które jeszcze można poprawić. No dzisiaj rano pani minister klimatu ogłosiła na przykład program dotacji, bardzo duży program dotacji do małych turbin wiatrowych, które jest bardzo dla prosumentów, które to jest bardzo ciekawa, chociaż nie młoda technologia, ale jednak wymagająca dialogu i w naszej opinii przebadania tego rynku, ponieważ jest... Ponieważ trudno powiedzieć, trudno sparametryzować na razie, czy to wsparcie jest potrzebne już w tej chwili, czy na takim poziomie, czy wsparcie regulacyjne. Więc tutaj jednak apelujemy o dialog z im. Dialog. Dialog i oparcie i przejście do gospodarki opartej na wiedzy. I wtedy na pewno, z całą pewnością, nam się ta dekarbonizacja uda. Bardzo dziękuję. Pani profesor Pogrzeba. Więc ja znowu, ta moja ukochana biomasa. Tu do pana ministra przede wszystkim prawne regulacje dotyczące konieczności inwentaryzacji biomasy i bioodpadów produkowanych w kraju, żebyśmy mogli na tej podstawie zbudować twarde podstawy do tego i oparte oczywiście o wyliczeniach, ile faktycznie musimy mieć biogazowni,
żebyśmy nie przeszacowali tak, jak to zrobił nasz sąsiad. Natomiast co jest również bardzo ważne, dedykowanie w kraju tych terenów, które są w gestii Skarbu Państwa. Przede wszystkim, bo wiadomo, o prywatnych właścicielach nie możemy ich do tego zmusić, chociaż jeżeli by były takie regulacje prawne, to może. Czyli terenów zdegradowanych, niskiej jakości, pozostawionych, które w tej chwili gospodarce nie przynoszą żadnego zysku. Tworzenie prawa roślin energetycznych i tutaj współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i stworzenie sektora rolnictwa ekologiczne, bardzo ważne oczywiście dla nas zdrowotnych, ale sektora gospodarstw energetycznych, gdzie konieczne będą dopłaty, owszem, czyli partycypacja państwa, ale jednocześnie będziemy w stanie zbudować mocny system, który da nam możliwość wywiązania się z nałożonych na nas przez Komisję Europejską tych 7,5%, jeżeli chodzi o biomasę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Twardo, jeżeli chodzi o biomasę. Bardzo proszę, pan Piotr Geppert. GOS to jest nie tylko wyzwanie przemysłowe, cywilizacyjne. Według Eurostatu luka cyrkulacyjna jest 90% w Polsce. Gospodarka unijna jest na poziomie 11,9%, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, natomiast Polska jest na poziomie 9,8%. To tyle, zawracamy do systemu. W systemie jest 613 milionów ton. To są dane z kolei z Case'a. I zawracamy do koło, no dokładnie 95 milionów ton zawracamy do systemu z powrotem. Resztę nie mówię oczywiście o zużyciu. 600, przepraszam, 18, tak? Z 600, według Case'a 613 milionów ton, czyli żywność, dobra komunikacyjne, transport, usługi, mieszkalnictwo, infrastruktura, zawracamy, uwzględniając eksport i straty, do systemu 95 milionów ton. Jesteśmy poniżej Unii Europejskiej. Mówiąc o, czego byśmy sobie życzyli jako branża? Branża energetyczna musi odpowiedzieć przed trylematem energetycznym. Bezpieczeństwo, obniżenie emisji i koszty. Mhm. Te wszystkie trzy filary mogą zapewnić nam tylko stabilną, prosumencką i zdrową energetykę. Dlatego tak branża pyta się o aktualizację PEP-u. Dlatego branża patrzy chociażby na to, co się dzieje z funduszem modernizacji, gdzie Polska z 1,5 miliarda 200 milionów euro wykorzystała 221 milionów. Gdzie nie złożono żadnego wniosku na OZE źródła dla ciepłownictwa. Gdzie nie złożono jeden wniosek dla kogeneracji, dla energetyki i przemysłu. Nie złożono żadnego wniosku na przemysł energochłonny. Rumunia pobrała z tego funduszu 3,5 miliarda. Czechy 3,5 miliarda. Gdzie my jesteśmy? Bez klarownej polityki energetycznej, która odpowiada na ten trylemat energetyczny. Mamy wtedy do czynienia z takimi sytuacjami, jak wspomniał pan z Lewiatana. 400 milionów na wiatraki przydomowe do 30 metrów wysokości. Przed chwilą przeżyliśmy awanturę wszyscy o 700 metrów. Spodziewacie się państwo kolejnej awantury? Bo ja tak. I to jest faktycznie dzisiejszy materiał, który się pojawił w mediach. PEP, krajowy program, zdefiniowanie potrzeb OZE. Nie może być takiej sytuacji, że w prasie jeden znany pan profesor z elektroenergetyki określa OZE jako dymarki XXI wieku. O, tego nie słyszę. Nazwisko. Dymarki. Chcemy budować nasz przemysł na dymarkach? To był taki chwyt retoryczny, właśnie żebyśmy o nim dzisiaj porozmawiali. Chyba pan profesor to miał na myśli. On był przygotowany na tą debatę i dlatego podsunął nam bardzo ładny bon mot. Bardzo dziękuję. Tak, to wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan Grzegorz Maślin. Ja tutaj może nie będę się wstawiał za wielkim biznesem, on sobie znakomicie poradzi. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na, w moim odczuciu, konieczność rozwijania energetyki obywatelskiej, bo jeżeli tego nie będzie, bez zaangażowania społecznego, transformacja racjonalna, efektywna nigdy się w Polsce nie zadzieje. To jest też włączenie, uspołecznienie społeczeństwa na każdym etapie. Dlaczego nie ma w Polsce biogazowni? No, myślę, że jednym z głównych powodów jest taki, że jest opór społeczny. Dlaczego jest opór społeczny? Bo ludzie nic z tego nie mają. Dlaczego protestują przeciwko odległym, jakiekolwiek będą? Bo nic z tego nie mają. Prawda? I są tego świadomi, prawda? Że ktoś im robi wielkie inwestycje, zarabia wielkie pieniądze na ich obszarze. Oni po prostu
mają ewentualnie jakieś tam no, drobne z podatków lokalnych, co umówmy się, no, nie jest jakimś na dzień dzisiejszy wielkim wyzwaniem. Także myślę, że tutaj jest ogromne pole do zrobienia dla wszystkich, dla regulatorów, dla instytucji non-profit i też oczywiście dla uczelni, bo podstawa no, to jest edukacja, gdzie wiemy dobrze, no, jeszcze kilka lat temu były takie nadzieje, że te nowe pokolenie jest bardzo takie proekologiczne. No dzisiaj się okazuje, że może już tak nie do końca jest. Rzeczywiście, że te kwestie środowiskowe no są, że tak powiem, nie są dla nich priorytetem. Oni chcą konsumować, żyć i tak dalej. Także wielkie wyzwania zarówno dla regulatora, instytucji non-profit, dla uczelni. No i myślę, że mówiąc o transformacji energetycznej, musimy myśleć, że jest to ewolucja, a nie rewolucja, prawda? I też no, próbować budować ten dialog z wszystkimi interesującymi. Mhm. Bardzo dziękuję panie doktorze. Pani profesor Tora. Proszę państwa, ja tak na koniec bardzo krótko widzę tutaj takie trzy podstawowe rzeczy, co do których no dobrze byłoby, żeby ministerstwo popatrzyło łaskawym okiem. To jest pierwsze, to jest taki postulat, który jest już od dosyć dawna artykułowany, między innymi przez Unię UPS-ów. Takie coś, co się nazywa ładnie z angielska secondary first, czyli dać pierwszeństwo materiałom antropogenicznym. Żeby to było jakimś tam wymogiem, że jeżeli budujemy jakieś bloki, no to dobrze, niechby kruszywo było z odzysku chociażby z tych technologii urban mining, które w tej chwili się zaczynają rozwijać. Druga rzecz, patrzmy holistycznie na to wszystko, to znaczy nie, że my mamy energetykę z paneli, mamy świetne panele, świetną energię, tylko patrzmy skąd się biorą te panele, patrzmy na zasadzie tego life cycle assessment, czyli od początku do końca, bo te panele musimy wyprodukować, musimy mieć ten krzem, który jest naprawdę bardzo energochłonny, jeżeli chodzi o produkcję. Być może, gdybyśmy na to patrzyli właśnie tak od początku do samego końca, to być może, że ta ekonomika tych procesów, nawet jeżeli to są procesy odnawialne, nie byłaby taka jednoznaczna. No i trzecie, to co tutaj pan był uprzejmy powiedzieć, gospodarka oparta na wiedzy. Jest ogromna ilość nowych pomysłów, nowych zupełnie innego spojrzenia na stare technologie, które być może, że po prostu gdzieś tam się rodzą w głowach tych naszych studentów, którzy rzeczywiście są tacy błyskotliwi. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Panie ministrze, no tutaj sporo jest tych zagadnień, sporo. Tak, ja myślę, to oczywiście to jest pewne spojrzenie z różnych punktów widzenia, tak? To dla mnie w ogóle ciekawe jest, że mieliśmy się skupiać na gozie, tak? A zeszło na energetykę właściwie, tak, nie? I taki mój pierwszy wniosek z tego, co tu zostało powiedziane, zwłaszcza w tych słowach końcowych, to jest to takie bardzo zróżnicowane podejście na to docelowe kształtowanie się miksu energetycznego w Polsce. W jaki sposób to można ustawić? Ja tutaj, no ja w resorcie jestem niespełna miesiąc, tak, i mam swoje zadania. To moim zadaniem nie jest kształtowanie polityki energetycznej, tylko innych wiceministrów i pani minister. Natomiast ja dostrzegam bardzo mocno ten problem, że to podejście do kształtowania no, strategii energetycznej, tak, Polski jest bardzo często niespójne i bardzo zmienne. To ten przykład nagłego gorączki w temacie fotowoltaiki, który się zdarzył i tego rozwoju prosumenckiej energetyki. I później nagle to było na tyle niespójne, że się pojawił problem z właściwym przesyłaniem czy magazynowaniem tej energii w sieci, tak? Sam tego jako użytkownik doświadczam, tak? Gdzie mam 210 V, a raz 260 w sieci, tak? To tak na marginesie. Więc to jest, moim zdaniem to jest ogromna niespójność. Tutaj raz idziemy od pewnej bandy do jakiejś innej bandy, tak? A tu przydałoby się w zrównoważony sposób do tego podchodzić. Rola biomasy jest dla mnie ewidentna, a zwłaszcza to, co do tej pory zostało niezrobione w temacie biogazowni, co nie zostało zrobione, to jest ogromne pole do popisu, do wyzwań i tak dalej, i tak dalej. I właśnie na tym poziomie takim lokalnym, na tym, żeby ludzie
Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam w tym zakresie doświadczeń, ale żeby ludzie, tworząc te spółdzielnie energetyczne na poziomie bardzo lokalnym, żeby oni czuli, że to jest coś, z czym się mogą identyfikować, no i na czym mogą też zarobić, z czego mogą mieć pewne źródło prądu czy oszczędności, jeśli chodzi o swoje rachunki za prąd czy za ciepło. Tu nie można zapominać o żadnym z tych elementów. Nie można zapominać o wiatrakach i myślę, że tutaj ten przełom, który zaczyna się dziać i miejmy nadzieję, że nastąpi po tych latach, nie chcę oceniać poprzedników, ale jednak pewnego szlabanu czy stagnacji. No bo odległościowa zrobiła, co zrobiła, tak? Na pewno to też są wyzwania, no bo energetyka wiatrowa offshore jest doskonałym elementem tego komponentu miksu energetycznego, ale z drugiej strony jest niesłychanie kosztowna na wejściu. Ale jest niezbędna. I o jądrowej w ogóle nie mówiliśmy. A to też jest pewna baza, która powinna zastąpić kiedyś tą energetykę węglową, prędzej czy później. Prawda? Musi być pewna baza stała. Więc dla mnie na pewno ogromnym wyzwaniem jest to, żeby tą skorygowaną politykę energetyczną, właściwie strategię energetyczną Polski, żeby w sposób jak najbardziej zrównoważony i bez tych odchyłów na boki, żeby jakoś próbować konstruować przy uwzględnieniu naszych wewnętrznych, krajowych uwarunkowań. Tak, no bo takie uwarunkowania są, że z wiatrem jest nieźle, ze słońcem, no powiedziałbym tak sobie, nie, w stosunku do takiej Hiszpanii, no ale z biomasą jest z kolei aż za dobrze i w pewnym momencie w sposób nieuporządkowany jest to wszystko robione. Bardzo dziękuję, panie ministrze. No tak, rzeczywiście, bo tutaj też jednym z wniosków naszej dyskusji w ogóle, takiej szerszej dyskusji dotyczącej kształtu polskiej transformacji energetycznej i docelowego kształtu polskiej energetyki, wydaje się, że powinna być stałość pewnych założeń, prawda? No ja pamiętam rok 2015, pan prezes Gajowiecki pewnie jeszcze lepiej pamięta ten rok, kiedy po prostu odstrzelono właściwie branżę, tak? Jedna składowa została przez politykę. Tak, przez politykę. No to widać było, ja też to obserwowałem właśnie jak branża, jak było to szokujące dla branży, no zwłaszcza, że rzecz się wydarzyła po prostu niespodziewanie. Oczywiście, nie osiągniemy pewnie wszystkiego, natomiast można osiągnąć pewne punkty, można też otwarcie mówić o pewnych ograniczeniach, ale żeby te ograniczenia były jasne i żeby one były stałe, a nie zmieniały się w zasadzie czasami z dnia na dzień. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Rzeczywiście tutaj, tak jak pan minister zauważył, od kwestii GOZ-u tak lawirowaliśmy, tak przechodziliśmy na nasze szerokie wody ogólnej strategii energetycznej, ale i bardzo dobrze, bo temat jest po prostu niesłychanie istotny i ważny. Dyskusja była też niesłychanie ciekawa, że bardzo Państwu dziękuję.